słucham na przykład polskich raperów, na przykład Tacona Fity. No, dzisiaj idziemy do polskiej szkoły nagrać trochę materiału, żeby wam pokazać, jak tutaj Polonia wygląda i nie tylko. Także zobaczymy, co nam się uda nagrać. Kiedy przyjechaliśmy do Tbilisi, zauważyliśmy szyld polskiej szkoły. Postanowiliśmy skontaktować się z dyrekcją. Napisaliśmy na Facebooku do jednej z nauczycielek, do Diany. Ona podała nam numer do pani dyrektor. Zadzwoniliśmy, pani dyrektor ucieszyła się, zaprosiła nas. I oto jesteśmy. Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem dyrektorem polskiej szkoły imieni Świętej Królowej Jadwigi. Szkoła już jest 20 lat. Historia szkoły jest taka, znaczy przyjechała tu, wyszła za mąż za Gruzina, taka pani Małgorzata Pawlak. I nasi dzieci chodzili do muzyki i razem poznali tam. Mam pochodzenie polskie, grafinia Rozładowska, była babcia. I poznali tam, porozmawiali to. Wtedy ja pracowała w telewizji, byłam dziennikarką. I ona pomyśliła tak, żeby zrobić szkołę polską sobotną. Wtedy przyjechał z Polski chargé d'affaires, który zrobił ambasada Polski, to był Piotr Borawski. Porozmawiali z nim i on pomógł, żeby otworzyć szkołę. No, my miały tam jedno pokój, tam trochę ludzi chodzili do nas. Potem ja zaprosiła do telewizji pani Małgosiu i pan Piotr. Miały tam rozmowy i ludzie poznali, że jest taka szkoła i od razu zaczęli tam babci, dziadkowie z dziećmi chodzili, ale my miały mały pokój, jedno, a potem dużo ludzi z Polski też pomagły, żeby dużo sali zrobić, a teraz my jesteśmy już tu. Czyli to nie jest pierwsza siedziba, to jest druga? Nie, czy to jest druga siedziba. Dzieci uczą tu literaturę polską, geografia, historia, choreografia. Mamy taki strój, przywiozli z Polski Ludowej, oczywiście. Jutro występujemy Dzień Europy i dzieci będą śpiewać tam piosenki polskie, patriotyczne, będą tańczyć. Ta szkoła jest naczelą Gruzji, pokazać polskie tradycje, kultury. Ilu uczniów w tej chwili jest w szkole? Teraz mamy 110. 5-6 lat temu porozmawiałem z konsulem i dużo zainteresowani jest od Gruzinów, żeby dzieci też chodzili i porozmawiali i tak zrobili, że gruzińskie dzieci też mogą bez pochodzenia. Mamy różne projekty. Bardzo fajny był projekt Pamiętamy naszych przodków. To ja sama zrobiłam. I to jest cmentarz Kukia, stary, tu w Tbilisi. I tam jest dużo Polaków, na których już
nikt nie został tu i chodzimy, szukamy, sprzątamy i wydali też katalog, zrobili. Mam jeszcze projekt taki, że co rok 4 albo 5 osób, które już skończyli szkołę, wyjeżdżają do Polski za darmo na uniwersytet, stypendium razem. Dziękuję. Dziękuję. Dzień dobry, nazywam się Georgi Fajatyszwili Lawarzewski, jestem z Gruzji, mam 17 lat. Jak długo jesteś w szkole? Jestem w szkole ponad 3 lat. Była taka okazja, że poznałem z tej szkoły nad morzem i już z tego wszystko zaczęło i po prostu nie mogę już bez tego żyć. Czy trudno jest pogodzić przychodzenie tutaj do tej szkoły z normalnym życiem, bo poświęcasz część soboty swojej. Tak, no nie tylko soboty. No mówimy, że tu jest taki drugi dom, tak, nasz. No to zajmuje czasu, ale no musimy jakoś tak to porównywać, nie wiem, załatwić. A często występujecie? Tak, różne festiwale, tam Dzień Europy i takie wydarzenia, tak zdarzają się, tak. Czasami. A czy byłeś już w Polsce? Tak. Jak ci się podobało? Bardzo było mi fajnie. No, chcę już wrócić, tak naprawdę. Na stałe, żeby tam zamieszkać? Na stałe nie wiem, ale w tym roku bardzo chcę wjeżdżać na studia. I jaki kierunek? Oczywiście ekonomię. Ekonomia. A wybrałeś już uniwersytet? Tak, Warszawski. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję panu również. Jak długo tutaj pracujesz? Pracuję już prawie 16 lat w tej polskiej szkole. A jak się tutaj znalazłaś? Właśnie wtedy studiowałam na Uniwersytecie Państwowym w Tbilisi, bo jestem, w sumie to jestem lektorką języka polskiego a rosyjskiego. I właśnie robiłam doktorat na uniwersytecie, kiedy pani dyrektor przyszła do mnie i po prostu zaproponowała pracę na podstawie wolontariatu w polskiej szkole. I postanowiłam, no nie wiem, to takie coś było takie, że na tyle w ogóle ja uwielbiam język polski, uwielbiam kulturę, uwielbiam Polskę i wszystko, co jest związane z Polską, więc sobie postanowiłam, że sobie spróbuję, sobota, może tam coś się z tym uda. No i przyszłam i nie wiem, to było coś, że dotychczas, jak ktoś mnie pyta, co ty tam robisz, słuchaj, nie ma żadnej pensji, no ile można w ogóle lat pracować jak na podstawie tego wolontariatu po prostu. Wiesz, to trudne pytanie, bo ja lubię dzieci, widzę zainteresowanie, zaangażowanie i chciałabym po prostu, może mam taką misję, że chciałabym, wiesz, popularyzować to wszystko, co jest związane z Polską. I może dlatego, bo na tyle to lubię, że nawet zajmuję się tą popularyzacją i w swojej rodzinie też. Wszyscy prawie mówią po polsku w rodzinie. No to dalej. Proszę nas dalej. Krystyna, jej Miszy, to bardzo przyjemnie jest takich miłych kolegów. Bardzo dobrze. Jestem nauczycielką. No i wykładam język polski, historię, kulturę. Mam na imię Diana. Gdzie Krystyna spotyka swoje koleżanki?
Z Ałowej. W Sołówce. Mhm, dobrze. Ile godzin tygodniowo poświęcasz na nauczanie tutaj? Jestem tu dwa razy w tygodniu, bo to jest tak w sumie, to jest polska sobotnia szkoła, czyli jesteśmy tu raz w tygodniu, dwa razy, zależy, kiedy mamy próby, to jesteśmy tu dłużej, ale tak to na co dzień, to ja pracuję na uczelni, tam też wykładam język polski, właśnie na tej uczelni nie było tego języka polskiego, po prostu wprowadziłam ten język, bo bardzo chciałam. Czy masz polskie korzenie? Niestety nie. Czyli to jest rzeczywiście taka pasja. To jest pasja, tak. To jest taka pierwsza miłość i chyba ostatnia, tak mi się wydaje. Czy są jakieś trudności tutaj w nauczaniu? Trudności, no powiem tak, że jeżeli uczeń, słuchacz zna język rosyjski, to jest łatwiej po prostu. Jeżeli zna tylko gruziński, są jakieś problemy, bo gramatyka się różni i bardzo. Więc tak to w sumie trudności nie. No wiesz, to jak chcesz, to chceć to móc. Co ci się najbardziej tutaj podoba w tej szkole, że mimo tego, że nie masz pensji, to i tak tutaj uczysz? To jest jakiś klimat? To jest mój klimat, bo tam, gdzie jestem, wszędzie jest dobry klimat. Więc to zależy, wiesz co, w ogóle jeżeli jesteś prawdziwym i dobrym nauczycielem, to się nie chwalę oczywiście, ale to jest to, co potrafię, to, co umiem. I ja na przykład nie umiem handlować, nie mam żadnej żyłki, takie, więc umiem tylko to. Jestem chyba zwany nauczycielem i to robię i będę robiła dalej. Czy bywasz w Polsce? Byłam. Byłam, miałam takie krótkie staże, teraz właśnie planuję wyjazd do Warszawy, bo dostałam zaproszenie, ten Uniwersytet Warszawski, to takie kursy, metodyki dla nauczycieli polonijnych po prostu i bardzo się cieszę, bo dla mnie pobyt w Polsce to jest, no to tak, brakuje mi tego powietrza polskiego i zostaje, połowa serca zawsze zostaje w Polsce, a połowa jest tu. Więc tak trochę brakuje i smutno mi jest, jak, ale to nawet to, że teraz ze mną rozmawiasz, to dla mnie też jest taki prezent, bo to lubię po prostu. Lubię ten język. Dla nas to też jest duża przyjemność, że możemy Was tutaj odwiedzić. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Miłego dnia. Dziękuję. Mam na imię Nina Małczewska, mam 18 lat, jestem w 12 klasie. Już ostatni rok. 12 klasa. Tak. A jaki jest podział klas w Gruzji? W ogóle są 12 klasów, tak. Tak. A tutaj w szkole tak samo to wygląda? Nie. Jak uczę już mogę rozmawiać po polsku, to on może naprawdę studiować w Polsce i już nie chodzić do tej szkoły. Nie mamy takich klasów. Czy masz polskie korzenie? Tak, mam dziadka, który mieszkał w Polsce, teraz on mieszka w Rosji i mam polskie pochodzenie. Jak trafiłaś do tej szkoły? To było już 3 lata temu i bardzo ciekawa taka historia. Powiedział mąż mojej przyjaciółki, że jest taka polska szkoła, gdzie możesz uczyć się polskiego, potem do Polski też na studia pojechać możesz. I zainteresowała się tym, jak to w ogóle dzieje się w tej szkole i jestem tutaj. Czy poza szkołą rozmawiasz w języku polskim? Nie. Rozmawiam po gruzińsku i po rosyjsku. A czy masz kontakt z polską kulturą, muzyką poza szkołą też? Słuchasz polskiej muzyki? Tak. Słucham na przykład polskich raperów, na przykład
Tacho na Fide. Nie wiem. Tacho na Fide? Tacho na Fide, tak właśnie to jest. No to jest i tak. Tak, Hemingway i Tacho na Fide. Tak, tak, tak. Czy czytasz książki w języku polskim? Tak, czytam. Czytam Wiedźmina pana Andrzeja Sapkowskiego. Bardzo ciekawa ta historia też. No i gram w grę też. Wiedźmin. Wiedźmin, tak. Najbardziej chyba popularna gra na świecie. Tak. Czy masz w Polsce rodzinę i ją odwiedzasz? Nie, nie mam. Wszystkie mieszkałam w Gruzji i niestety nie mam. A jak wygląda... bo teraz przygotowujesz się do matury. Tak. I jaki rodzaj matury będziesz zdawać? To jest jakaś matura międzynarodowa? To są egzaminy z biologii, z historii, z języka polskiego, w języku polskim wszystkie są. I to jest taka krótsza matura, jak w Polsce, ale zrobiona specjalnie dla Polaków mieszkających za granicą. I to będziesz zdawać w tej szkole, czy w tej swojej matury gruzińskiej? W polskiej szkole. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Mieliśmy bardzo fajny czas w polskiej szkole w Tbilisi. Jest ekipa. Najwyższa dziewczyna. Najwyższa. Są też nauczyciele, społeczność. Było nam bardzo miło tutaj być. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. I lecimy dalej. Jak widzieliście, zostaliśmy bardzo miło przyjęci. Fajna atmosfera, rodzinna. Także warto było odwiedzić. I pewnie jak kiedyś będziemy, to odwiedzimy jeszcze raz polską szkołę w Tbilisi. Super sprawa. Jeśli Ci się podobało i nie chcesz przegapić kolejnych odcinków, zasubskrybuj kanał. Kliknij w dzwonek, aby włączyć powiadomienia. Do zobaczenia.